Witam Państwa bardzo serdecznie na tym kanale, ja jestem Justek, a dzisiaj nowa seria pod tytułem Pokonaj prezesa, wygraj 1000 zł. O co chodzi? Już Wam mówię. Seria będzie składała się z 10 odcinków, w której uczestnicy z ekipy lub Wy, widzowie, będą rywalizowali z prezesem o wejście do finału. I w wielkim finale trójka najlepszych zawodników, którzy zdobędą najwięcej punktów w tych odcinkach, będzie miała szansę zgarnąć sprzęt piłkarski za tysiaka. Także jest o co grać, a w dzisiejszym odcinku prezes zmierzy się, jak już widzicie po tytule, z... Jak się nazywasz, skąd do nas przyjechałeś, kim jesteś? Nazywam się Mesty, przyjechałem z Niemiec. Jestem przeciwnikiem prezesa, nie lubię go. Boisz się twojego przeciwnika, czy nie? Czyli uważasz, że co, że wygrasz z nim? No co? Czekają nas cztery konkurencje, w której i prezes, i Tomek będą zdobywali punkty. Jeśli Tomkowi pójdzie bardzo dobrze dzisiaj, no to zawita w wielkim finale, także my zaczynajmy. Oczywiście zostawiajcie łapeczki w górę. 7000 to kolejny odcinek z tej serii. Pora subskrybować kanał, słuchajcie, bo... Lecimy po 300000. Pierwsza konkurencja, poprzeczki. Każdy ma 5 strzałów i w tej konkurencji poprzeczka to 5 punktów. Warto trafić kilka, żeby uzbierać tych punktów na początek, nie? Tak naprawdę strzelacie jeden za drugim. Napiszcie w komentarzu, że kto według Was będzie w finale Ligi Europy. Ja ustałem, że będzie to Polska, Euro. Ja ustałem, że to będzie Polska i Francja. A Ty? Ja Polska, Brazylia. Ja obstawiam, że będzie Polska, Argentyna. Ale to Wy, jak obstawiacie, napiszcie w komentarzu. Możecie jeszcze napisać? A propos tej Brazylii i Argentyny, kto wygra w tym odcinku? Tomek? Ty Tomek. 5 strzałów. Jedna poprzeczka to 5 punktów. Tomasz Messi, prezes. Okej, okay, kto pierwszy? No prezes. Prezes. Prezes 0 punktów. Tak jest, oj, Tomasz Messi 5 punktów. Na razie jesteś pierwszy, masz rację. To się zgadza. Prezes 5 punktów. Tomasz Messi. Trafia w słupek. 3 strzały jeszcze. Każdy po 5 punktów. Oj, teraz leci taka petara, no. Jak to powiedział Burnajka, poleci do Brazylii. No, poleciał do Brazylii. Oj. Poleciała. Oj, teraz trafię, ja to widzę. A jednak Brazylia. Za lekka piłka. Brazylia jednak. Ten za wysoko, ten za nisko. Ja mam siłę, nie to co on. Ostatnia seria. Macie po 5 punktów na koncie. Prezesinio. No teraz Messi chcesz opierz. Okej, okay, może być. Albo nie, bo stracę mobilizację. Okej, okay, masz rację. Nie ma. Messi 10 punktów. Po pierwszej konkurencji Tomasz Messi 10 punktów, prezes 5. Lecimy z drugą konkurencją. Tutaj już jest troszkę inaczej, bo będą rzuty karne. Zatrafiony rzut karny, 2 punkty na koncie, ale jeśli na przykład prezes obroni Tomka, prezes ma za obronę 1 punkt. 5 strzałów. Kto pierwszy broni, kto pierwszy strzela? Messi pierwszy... Stoi. Ja się czuję dość pewnie w rzutach karnych, bo ja mam siłę. Messi, pamiętaj, żeby bronić, bo też są punkty za to, nie? I obrona! Obrona Tomka, 1 punkt. I pewny strzał, jest bramka. Oj, jeszcze obronił, 14 punktów. Ależ on łapie te punkty. Druga kolejka, okej. Aj, prezes broni. Ile masz? 6? Taką jaką średnią na koniec roku. Ale raz, dwa. Aj, nie trafia, niestety. Pewnie strzela bramkę! Ależ ten Messi leci. Jak on nie będzie w finale, to ja nie wiem, kto będzie. Messi, 16 punktów na Messiego koncie. U prezesa niewiele mniej, no bo w sumie bez jedynki z przodu. Ale po tym strzale już będzie chyba 8. Tak mówiłem, że tak będzie! 8 punktów, prezes! Przez ostatnia seria. 16 punktów na jego koncie. Zobaczcie, jakie skupienie. Ajajaj, ależ pewny strzał. On się nie myli. On podchodzi do karnych, jakby nie miał mega luz. O Boże, ależ on to trafił. Słuchajcie, na koncie Messiego 20 punktów, u prezesa 2 razy mniej. Co nie jest złym wynikiem, słuchajcie. To nie jest zły wynik, bo konkurencje są trudne. Kolejna, trzecia konkurencja, tym razem 1 na 1. Tomek kontra Messi. Zasady wyglądają tak. Bramka, 2 punkty siata, 10 punktów, gramy 3 minuty. Okej, panowie, jesteście gotowi? Zapraszam na środek. Jedna bramka to 2 punkty, siata to 10, gracie 3 minuty. Więc żeby nie mieszać tutaj, no to po prostu sito to jest 5 bramek zamiast 10 punktów, żebyśmy nie mieszali punktacji. Wiesz, gdzie jest środek, prezes? 3, 4, start! Prezes oszukał. 1-0, okej. Okay. 1-0 dla prezesa. Dla Tomka. Dla Tomka. Oj, faul, ale zaliczamy bramkę. 2-0 Tomek, prezes zaczyna od bramki. Aj, siatek chciał tutaj
ukąść 10 punktów. A i znowu. Prezes, no, wiąż te buty. Oj, 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 siata, 10 punktów. 10 punktów dla Tomasza. Nie, teraz się wyram. Oj, dostał ci to. 7-5. Jajaj, co on tutaj wykombinuje? Rozpędza się. Pod bramką, niebezpiecznie. Próba siaty i strzału nie ma. Może teraz. Ajajaj. Uderzył w poprzeczkę. Prezes kopnął swoją bramkę. Tomek gra na czas, punkty są dla niego. Aj, słupek. Oj, prawie nie wpadło, nie ma. Ostatnie 30 sekund. Aj, nic, nic, nic. Nie fauluj, prezes. No ja tak nie umiem na meczu grać. Tak pięknie tam. 10 sekund. Jest bramka, 8-5. Jeszcze zacznij, prezes. 5 sekund. 3, 2, 1. Koniec! Po czasie. Ale ty nie musisz wygrywać, bo ty tak jesteś w finale, wiesz o co chodzi? Wiem. Ty masz tylko utrudniać. Dlatego się na razie nie stawię. Ty, prezes, masz 20 punktów na tę chwilę. Ile myślisz, że ugrasz w wolejach? Za 10 punktów są woleje. To poczekaj, zrobię testowy strzał i zobaczę. Zero, obstawiam, że zero. Woleje, każdy ma 5 strzałów i tutaj woleje są naprawdę trudne, dlatego za trafioną bramkę mamy 10 punktów. Tutaj można sobie podpiłować trochę wynik, no i ostro tutaj, kurde, nazbierać tych punktów. Ty masz ile punktów? 36. Jak myślisz, ile wolei trafisz? Dwa może. Dwa? Dwa. Okej, okay, prezes pierwszy strzela. No i zobaczymy, czy trafi jakąś brameczkę. Oj, z pierwszej, bez odbicia. Tomek, to jeden punkt. Za obronę. Tomasz Messi, tą piłką no może zabić. O Boże! Aj, prezes obrona, jeden punkt. Ajajaj, ależ petarda! I obronił Tomek to, bo mi zasłoniło. Czyli Tomek dwa punkty. Ja to jestem w szoku, że te strzały ich lecą w ogóle w bramkę, bo ostatnio jak strzeliśmy te woleje, to nic w tą bramkę nie leciało. Ojojoj! Ty podałeś tam do chłopaków, tak? Tomek? Taktyka Tomka, żeby nie dawać punktów prezesowi za bronienie. Albo dam okienno, albo wybiję za bramkę. O Boże, ale to leciało, prezes! Ajajaj, ależ ta piła lata na górze! I właśnie o to chodziło, o to wybijanie mi chodziło. No ja, prezes, połamałeś ribandę! Ale gamoń! Nie dokończymy teraz tego! Odkupujesz ribandę stary, to kosztowało 2 stówy! To nie jest śmieszne! To nieźle postrzelanie z ribandera, ostro! Musimy te 3 strzały dograć, jak przyjdzie nowy Rimander, który zamówi prezes. Odliczam ci z wygranych 3 z odcinków to, no. Rimander. Dwa patyki mu odliczasz chyba. No dwa patyki. Dwa patyki, no, czyli jakieś 50 zł. Dwa patyki, czyli jakieś 2 stówy. Nie wiem śpiać. Śpieszne. Za karę na obozie nie masz 3 obiadów, człowieku, za karę. Dzięki, prezes, muszę kupić nowy Rimander i musimy przerwać ten odcinek, żeby kupić nowy Rimander i te 3 strzały będą po prostu, jak przyjdzie nowy Rimander, także piszcie w komentarzach, prezes, psuja! Okay. Bo to będzie tak, nie? Bo ja wygram to, bo teraz się nie starałem. Ja wygram, nie? Na końcu, we finale. I za 200 ci wtedy kupię Rimander. Dobra, przerwa i widzimy się, jak kupię Rimander nowy i dogramy te 3 strzały. Ja. Wracamy na to boisko po 3 latach. Nie kupiłem nowego Rimandera, bo nowy Rimander kosztuje kupę kasy. Sąsiad mi pospawał, zobaczcie jak to wygląda. Tak samo, tylko że po prostu tutaj jest nowa podstawa. Muszę to jeszcze pomalować. Ty tego nie dotykaj już. Messi, tobie zostały 2 strzały, prezesowi 1. Dawaj Tomasz, Tomasz Messi, przedostatni strzał. Ojojoj, ojojoj. Aj, nie widać, że... Ale on się rzuca po tą piłę. Bo to są punkty zabronienia tam były, nie? Ej, no właśnie! No. Prezes, ostatni strzał i czy to będzie bramka? O Boże, ależ okno! Ej, ale jakby to było centymetr niżej, to wiesz, żeby była bramka odcinka. Tomek, ostatni strzał. Trafisz tego woleja jakiegoś, czy nie? Tomasz Messi. Ankara Messi. Oj, oj, skurczybyk. W tym odcinku to tyle. Jak widzicie, tyle zdobyli chłopaki punktów i nie mają nad głowami. Aktualnie Tomek jesteś w finale, no bo... Ze mną. 3 osoby, tak, bo prezes i 3 osoby, które zdobyły najwięcej punktów, przechodzą do finału. Tomek, kogo chcesz nominować do kolejnego odcinka? Czyli no, to Antek. Antek, czyli Antek chodzi tutaj. Antek, bo Antek jest z nami. Ty jeszcze nie wiesz, o co chodzi, bo nie byłeś, ale pojedynek z prezesem cię czeka. Tysiaka. O tysiaka, a wy zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał. No i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Ale kurde, jakiś boss przyjechał, nie? Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, bo lecimy po 300 tysięcy do wygrania PS5. Także subskrybujcie kanał, obserwujcie mojego Instagrama i może
i może wygracie. Także powodzenia, powodzenia!